Cześć, to Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Agatha Christie The ABC Murders. Jak pamiętacie, ostatnio przyszedł trzeci list z zapowiedzią kolejnego morderstwa, tylko miało miejsce to tak, że list przyszedł w dniu morderstwa, więc można powiedzieć, przyszedł troszkę spóźniony. No i teraz musimy porównać nowy list z poprzednimi. Jak zapewne się domyślacie, one będą i tak identyczne. Według mnie można było sobie tutaj już to porównywanie odpuścić. No dobra, to tak standardowo ja sobie mogę w tym momencie pogadać, bo porównywanie jest, no mówię, identyczne jak w poprzednich przypadkach. Więc to nie będzie nic ciekawego. Strasznie, słuchajcie, kombinujecie, kto jest mordercą. W ogóle w komentarzach też widziałam, że nie wszyscy dokładnie książkę czytali, bo sugerowali, że są tylko trzy morderstwa. A nie było tylko trzech morderstw. Było dwa. Nie było trzech morderstw w książce, od razu tak zaznaczę. I bardzo dużo osób nie wiedzieć, czemu podejrzewa, że to Hastings jest mordercą. Powiem wam, że kilka osób, które czytały książkę, mniej więcej wtedy, kiedy ja, to też zastanawiały się, czy to nie Hastings. Ja jakoś nigdy go nie podejrzewałam. Ja w ogóle nie wiedziałam, kogo podejrzewać. Nie chcę od nowa. Ja nie wiedziałam naprawdę, kogo podejrzewać tak naprawdę. Dopiero później, jak wyszło, kto jest mordercą, to się zastanawiałam, czy rzeczywiście on jest mordercą, bo znając Agatę, ona potrafi to zawsze obrócić o 360 stopni tak naprawdę, czy nawet o 180, czy ileś tam więcej stopni. Teraz W. I w ogóle książka nagle ma cały przewrót, nie? No zobaczymy, jak tutaj będzie. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. W ogóle mówiliście, że morderstwo Bee jest najmniej ciekawe. Czy ja wiem? Trudno mi jakoś to porównać. Dlaczego morderca ostrzega nas tak późno? Jeb postanowi ujawnić szczegóły w prasie. Morderca alfabetyczny stał się sławny. List literą C został wysłany w odpowiednim dniu. Butelka whisky, nie fragment koperty z nieprawidłowym adresem, informator ABC. Tak, to będzie to. List dostarczony z opóźnieniem z powodu błędu w adresie. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot, your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Poirot, the telephone. It must... Tak, na pewno, Jab. Dobrze, idziemy odebrać. Chodź, chodź, chodź. Przebieraj tymi krótkimi nóżkami. Tu masz. I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar. Podwójne C. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. I miejscowość na co? Wszystko na co, czyli się wszystko nam zgadza. I w książce też tak było. Ale w książce powiem wam, że skromniej sobie ten domek wyobrażałam, zdecydowanie. No, mamy kolejnego trupa. Michael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we had been warned earlier, we definitely could have saved him. Dlaczego jest jeszcze ciało ciepłe? Made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No, no. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. Aha, czyli my sobie pewnie tutaj przeszukamy. W książce było tak, że
On zginął gdzieś późnym wieczorem, jak poszedł na wieczorny spacer i dopiero rano odkryto, że go nie ma. Przynajmniej mi się tak wydaje. Chodźmy sobie ptaszyska pooglądamy. This place is very calming. Tak, ptaszki są. Co, ptaszek nie ma nic wspólnego? Malownicza skała. Królicza nora. The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. No właśnie, każdego wieczoru. Ale już nie wiem, czy jest teraz powiedziane, o której oni tu przyjechali. Dobra, może się czepią. No ale na pewno nie było ciało ciepła, jakie znaleźli. No, chyba parę godzin od tego minęło. Nowe pytanie, jak ułożone było ciało Sira? Czy Sir widział mordercę? No, jakby widział, to by chyba uciekł, nie? Jab has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Okej. Co to jest? Signet. A signet ring. 1587. Podejrzewam, że ta data może się nam przydać. No, hajsy są. Zresztą już dawno ustaliliśmy, że to nie są morderstwa dla pieniędzy, dla rabunku. Dziewiąta 22. On ma strasznie takie... jakby to określić... Kosztowne zabawki? No, klucze. Co, coś z tyłu jest? Nie, nie ma. It is pointless. No właśnie, nie ma sensu. Ale jednego kluczyka brakuje. Zwróćmy na to uwagę. Dobra, czy ja tu jeszcze mogę coś? Zostaw na razie trupa. Sobie połazimy tu. No Jezu, jak ty go omijasz. Nie, ale tu chyba już nic nie mamy. Tu macaliśmy. Nie, to jest z tej skały. Dobra, oglądamy trupa. No dobra, ABC. An ABC guide. The murderer's customary signature. Covered in blood this time. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. Przepraszam, jaka rana na gardle? Trzecia ofiara zginęła poprzez uderzenie kamieniem w tył głowy. Więc ja się pytam, jaka rana na gardle? Sir Carmichael's throat was cut. Nie. Nie, tak nie było. Ja się w tym momencie bardzo obrażam. Dobra, co jeszcze? The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Czyli, że stał twarzą do morza, podrażnięto mu gardło, krew trysnęła, a on umierając padł na plecy i się obrócił. Aż ostatnio znowu CSI oglądałam. W ogóle pytacie, czy po tej grze znowu będzie jakaś giera detektywistyczna? Nie wiem. Serio nie wiem, zobaczymy. Planowałam coś innego na razie. Jeszcze niezbadane miejsce zbrodni. O, tu. Jeszcze jakieś tropy tu są? Krzaczor? Czy to będzie to? The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. Tu masz jeszcze dwa krzaki. Let us now try and get our brain. Aha, czyli wszystko. Dobra, to teraz udajemy, że myślimy. Jak ułożone było ciało Sira w chwili morderstwa? Widoczna jest rana z wyraźnymi brzegami. Obszar nasięgnięty krwią ma kształt trójkąta, bla 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 bla.
Ciało było jeszcze ciepłe. W chwili znalezienia zwłok miał na palcu sygnet z herbem rodziny Clarków. Ciało zostało znalezione przed jedynym krzakiem w okolicy. Teraz kto z tego może postować? Dobra, tarano poszarpana. No, zwrócony plecami do krzaka. Jeszcze coś? Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than one meter. Nie, tego podciętego gardła nie wybaczę, naprawdę. Try and get our brain cells to work. Jak bardzo bym chciała, nie wybaczę. Czy Sir widział mordercę? Jak stał? Jak został zaatakowany od tyłu? To raczej nie. W dodatku troszkę trudno mordercy byłoby chyba poderżnąć gardło tylko od przodu. Dobra, nieważne. Ofiara była z plecami. Na ciele ofiary widoczna tylko jedna rana. Ciało ciepłe, znalezione. Zdeptana trawa za krzakiem. Dobra. Nie widział, kto go zaatakował. No tak. O, kto wraca. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. Zabójca jest oportunistą, morderstwo zostało dokładnie zaplanowane. Raczej to było planowane. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Motywem przestępstwa nie może być kradzież na pewno, więc było brutalne. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Dobrze. Dobrze, dobrze. Czyli my teraz idziemy do domku, tak? Przesłuchaj brata ofiary. Dobrze, a my idziemy. Pamiętam, że wyobrażałem sobie jako takiego niskiego, dość grubego blondyna. Taki troszkę prosiaczkowaty styl. Ci, co Simsy oglądają i kojarzą Bernarda Larsona, to mniej więcej tak. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. To jest ten? Całkiem inaczej go sobie wyobrażałam. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Dziękujemy, Poirot, za twoją szczerość. Czyli my mamy teraz brata ofiary przesłuchać. Ja bym sobie popatrzała, co tu mamy. Aha, nie mogę. To też nie? O, tobie się przyjrzę. Ja lubię gorąco, prawie wrzątek. Dobra, to obejrzymy sobie jego. Ale ja chcę tego oglądać, nie Hastingsa. No. Serio? To chyba mamy inny wyznacznik męskości. Szerokie ramiona. Wygląda jak szpak. I wcale mi nie chodzi o człowieka, co jedzie na Eurowizję, tylko o ptaka. Za kola ma. Nie jest seksowny. Ma brwi prawie, że zrośnięte i w ogóle krzaczaste. Jest boe. Dobrze, chociaż uszów nie ma od tym. Oj, Poirot, przestań. Co, bełta herbatkę, co? Czekajcie, tu mu coś... O. No, elegancki krawat to spoko. Tak. Tu coś ma. Ma zeza? There is something very viril about him. Opalona cera. Franklin Clark is an adventurer. The sort of man that women like. Mówi, nie mój typ. Ja bym wolała jakiegoś Christian Greya. Dobra, no to porozmawiamy z nim, skoro go już sobie oblukaliśmy. Let us take advantage of the opportunity. Aha, czyli jeszcze to musimy pooglądać. U siebie chyba oglądać nie będziemy. A pani co? There is something elegant about her. Owszem, ona jest bardzo elegancko ubrana. Proszę, ma ładne kolczyki, broszkę. Dobrze skrojona, elegancka bluzka. No, kolczyki, co jeszcze? Kapelutek. Dyskretny makijaż, no. Except perhaps in a choice of jewelry.
nie wiem, co ty chcesz od jej biżuterii, naprawdę. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. No to spadaj. To już mogę poglądać stół? No dobra, to przysłuchajmy sobie tego. My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Oskarż go o utrudnienie przesłuchania Lady Clark. Okaż zrozumienie, nalegaj. Okaż zrozumienie. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30. A, mówiłam, że wieczorem, mówiłam. Poinformuj go, że Tora jest podejrzaną. Zapytaj, czy mieszkańcy wsi wiedzieli. Poinformuj go, że Franklin jest podejrzanym. No jak wszyscy wiedzieli, no to wszyscy, nie? And, did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Zapytaj, czy noc była wyjątkowo ciemna. Zapytaj jego ulubioną książkę. Co ma książka do sprawy? Zapytajmy o noc, bo ta książka jakaś taka, nie wiem. It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body? Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Okej. Okay. A to pytanie z książką było takie dziwne. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Okej, okay, dobra, idź, sio. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Dobra, ty sobie ich tam pilnuj. A my sobie przeszukamy wszystko. I mam takie pytanie, gdzie jest lustro? Szukam, że wszędzie się przebieram. Przebieram, przyglądam. A co tu mamy? Kompas. Point to the kompas. Bronze and magnetite. Han dynasty. Circa 210 BC. Purchased in Hong Kong 1935. Okej. Okay. Ej, no ale tu były trzy rzeczy, no wszystkie chcę obejrzeć, nie? Nie, jedna była, sorry. Sorry, źle zobaczyłam. Okej, okay. O, mapka. Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. On strasznie takie chińskie motywy lubi. Musiałam sprawdzić ciasteczka. His place at the center of the table is probably symbolic. Boże, 7 rzeczy. Okej. A dragon. Smok. No, pooglądajmy talerzyki. A crane? Żuraw zawsze mi się kojarzy z żurawiną. Ależ jedno z drugim nie ma nic wspólnego. A turtle. Okej, żółw. To będzie tygrys, tak? Tiger. Tygrys. To stąd to pytanie o ulubioną książkę miało być? Comside's private collection. Purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. Dobra, to stół jest przejrzany. Tu widzę, możemy wyjść, ale chodź tutaj bliżej, Poirot. Przejdziesz tu?
Możesz ten zegar? Nie możesz. Stół skończyliśmy. A tu? Stolik. O, bliżej stolik. Jakiego przyspieszenia dostałeś normalnie? Turbonitro ci się załączyło. Nie, stolik nie. Ale tu możemy to sobie skitrać. Analiza. O, będzie zagadka. Ale... Cofnij, ja chcę tą książkę. Nie mogę tej książki? The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Okej. Okay. Stamtąd pamiętam, że... The dragon, the crane and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Było tak, że... O tak było, że on był na dole, tygrys w sensie. Jeszcze co zauważyłam, wszystkie miały te kuleczki tak do środka. O. O tak, nie, tak bardziej. Stój! O, w ten sposób. O, to... Kolory mogę bujać. Czerwony ma być na górze. No ale ten... Aha, tu jest też czerwony. Nie, na dole nie może być czerwony. Co było po prawej? Biały, dobra. Dawaj tu biały. Ale nie może być czerwony tam, tu biały. To na dole ma być czarny? Tak, czarny. Dawaj tu. O, masz czarne. No i niebieski tu miał być. O! Będzie. A co jest jeszcze nie tak? To ułożenie? Position of each motif resembles that of those on the table. No. I think I heard a bang. Tu, nie, no tu był? Dobra, nieważne. Ja pamiętam, że tygrys był od tej strony, co ja stałam, bym na dole. O, mamy noże. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that to był kamień, no. A tu co znowu za pismaki? Ernest Logan, MD Brighton Cancer Institute 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD Comsci Churston, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess, I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Okej, okay, czyli jego żona jest chora na raka i umiera, a jego ktoś zabił. Here's Miss Gray. Dlaczego mi się wydaje... Sorry to keep you waiting. Wydaje. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Indeed, mademoiselle. This porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. Tak, gdybym nie znała książki, wydawałoby mi się, że zamordował albo jego brat dla spadku i majątku, skoro brat i jego żona mają umrzeć, ewentualnie zamordowała ta, licząc, że jakimś cudem jej spadek się będzie należał. Dobra, pooglądajmy sobie jeszcze raz.
Co ona taka rozmazana? Co masz pod pachą? No weź się, nie wierć! Przyspieszony oddech. Dobrze, zarzucimy jej to Poirot. Ty delikatnością nie grzeszysz. Dobra. A, przepraszam. Nie chciałam. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. Zapytaj, czy dawał jej prezenty, zapytaj o jej relacje z pracodawcą, zapytaj, czy czuła zakłopotanie pracując dla starszego mężczyzny. Walmy prosto z mostu o jej relacje. Did you have a good relationship with your employer? He treated me well and I am sorry for his death. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been there, come side. Zapytaj, gdzie była w chwili popełnienia zbrodni, zapytaj o jej wersję wydarzeń. Zapytajmy, gdzie była po prostu. What were you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. Tak było. They left with them lanterns and they found the body. Zapytaj, co sądzi o Franklinie, zapytaj o przyczynę jej awersji do Franklina, zapytaj, czy ma romans z Franklinem. No skoro Poirot się upiera, że ona się przed chwilą z kimś całowała, no to z Franklinem chyba, nie? Am I right thinking that something is going on between you and Franklin? How dare you ask me such a question? Oskar się o pocałunek, wytłumacz się, poprosi o potwierdzenie, że pocałowała Franklina. No tutaj teraz nie wiem, czy to ona pocałowała, czy on ją. To oskarżmy o pocałunek z Franklinem, bo nie jest ukierunkowany, kto kogo całował. You? How do you dare kiss your good friend in the house of a dead man? Mr. Poirot, you are behaving despicably. Przepraszam. Miss Gray, if I may be so bold, please do not take offense. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. No, ale co, no. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. Tak? That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Gray. A jednak, a ta się oburzyła, no. I think this is a common occurrence. No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. Stary był. Murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. O, o, o! Chcę zrobić rekonstrukcję. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Ale Jezu, czemu ona się tak obraziła? No, no przecież mieliśmy rację. Głupia pizda i tyle. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Bush, bush. Czekaj. The old man walks quietly along the gravel path. Jak można spacerować cicho po żwirowej ścieżce, no? Pewnie podziwiał, bo tam było, że ser podziwiał te widoki, jak tą skałkę i mewę oglądaliśmy. Od prawej strony krzaka stoi. He approaches silently over the grass. Podrażnij gardło, pchnij sztyletem z rań. Weź kamień! Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. A, mówiłam, że się wykoprytnął? Everything appears to match the crime scene, Monsieur Hastings. That is exactly what happened. Super.
Okay. Oh, just a minute. I'm getting dressed. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes, indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies, my throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Aleksander Bonaparte. Kast. Tylko jedna rzecz mi troszkę nie pasuje z tą koszulą, bo pokrwawiona koszula była później troszkę. Przy czwartym morderstwie. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. Aha. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, no, tak, tak. Our guests will be here soon. We must prepare ourselves. I should take advantage of the silence to examine them. Dobrze, ale gościom tym się przyjrzymy, myślę, w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym byłoby to na tyle. No i jedna główna nieścisłość, jak na razie, która mnie tu bardzo razi, to jest sposób zamordowania trzeciej ofiary. No, ale poza tym samo zabójstwo i ogólnie to, co do tej pory w dzisiejszym odcinku się wydarzyło, jest jak najbardziej na plusie w porównaniu z książką i tak, no tak ciekawie się zapowiada, nie? No i teraz tutaj przyszli nam wszyscy bliscy naszych ofiar, trzech, co miały już miejsce morderstwa i im się będziemy przyglądać i myślę, że sobie pewnie z nimi coś tam porozmawiamy. Dobrze, a na razie ja kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tak więc zapraszam Was już niedługo na kolejny. Tak więc trzymajcie się, no i cześć!